zbrodnia. Zapomniana, przemilczana, ukrywana. Skorzystały na niej całe Niemcy. Praca przymusowa to najbardziej publiczna zbrodnia nazistowska. Aby przeżyć, muszę pomagać wrogowi, który chce mnie zabić. Proste. Nie tylko jeńcy wojenni, to także miliony przymusowo deportowanych cywilów. Odbywało się regularne polowanie na ludzi. Nie można było żyć w Niemczech i nie zauważyć robotników przymusowych. Niewolnicy Hitlera. Praca przymusowa. Część pierwsza. Wyzysk. Niemcy, rok 1933. Demokracja umarła. Reichstag spłonął, a kolejne ustawy otwierały drogę do prześladowań politycznych przeciwników nazistów, związkowców, socjalistów i komunistów. Panika wśród komunistów i socjaldemokratów. Kilka minut po rozpoczęciu operacji zabrano pierwszych więźniów politycznych. Pracę przymusową wprowadzono parę tygodni po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów. W marcu w Oranienburgu powstał obóz koncentracyjny, gdzie więźniów torturowano, mordowano i zmuszano do pracy ponad siły. Względy ekonomiczne odgrywały drugorzędną rolę. Chodziło przede wszystkim o zastraszenie, wykluczenie i prześladowanie. Kontrola i reedukacja. Osoby, które z tego czy innego względu reżim uznawał za niebezpieczne, były poddawane reedukacji. Praca przymusowa zaś stanowiła jedno z jej narzędzi. Obóz koncentracyjny w Dachau pod Monachium. Niecałe dwa miesiące po objęciu władzy przez narodowych socjalistów z okolicznych więzień przywieziono tu 150 skazanych, skazując ich na upokorzenia, tortury, nawet śmierć. Procederu nie ukrywano przed opinią publiczną. Do połowy lat 30. ukazywało się mnóstwo tekstów o obozach koncentracyjnych ze zdjęciami upokarzanych więźniów. Początkowo celem pracy przymusowej było po prostu dręczenie ludzi. Stanowiła ona element upokarzania przeciwników. Niemcy zyskali nowy dzień wolny od pracy. W 1933 roku 1 maja stał się świętem państwowym. W całym kraju organizowano uroczystości. W Berlinie ich bohaterami byli robotnicy i Adolf Hitler, który już planował kolejne posunięcie. Od tej pory władza decydowała, na czym polega prawdziwa praca i jak mają się organizować niemieccy robotnicy. Tag drauf. Następnego dnia zawieszono działalność związkową. Zastosowano metodę kija i marchewki. Marchewkę pokazano 1 maja, kij zaś 2. Zniszczono instytucje wolnego handlu, zniesiono prawo do strajku. Każdy Niemiec miał obowiązek budować wspólnotę narodową. Nazistowska propaganda głosiła pochwałę pracy fizycznej. To nie elity intelektualne dodały mi odwagi, bym podjął się tego gigantycznego zadania. Zawdzięczam ją znajomości dwóch klas, rolników i niemieckich robotników. Praca stanowiła ważną składową tożsamości państwa narodowo-socjalistycznego, w którego budowę powinien angażować się każdy obywatel. Stąd slogan Praca uszlachetnia, odnoszący się do wszystkich Aryjczyków, wnoszących wkład w tworzenie wspólnoty narodowej. Die ihren Beitrag geleistet haben.
Wszyscy młodzi mężczyźni po 18 roku życia musieli wywiązać się z tego obowiązku. Potem dołączyły do nich młode kobiety. Arbeitsmeiden. Od 1935 roku praca na rzecz państwa stała się obowiązkowa. W pewnym momencie już nie dało się jej uniknąć. Wiązała się ona także z ograniczeniem wolności, bo mężczyźni byli skoszarowani. Otrzymywali jednak wynagrodzenie i to dość przyzwoite, zwłaszcza w porównaniu z robotnikami przymusowymi, którzy nie dostawali żadnych pieniędzy. Ci, których naziści nie zaliczali do wspólnoty narodowej, coraz częściej musieli wykonywać pracę przymusową. Oprócz przestępców i więźniów politycznych zaliczano do nich żebraków, bezdomnych i włóczęgów. W pierwszym półroczu 1933 roku naziści aresztowali 100 tysięcy tzw. darmozjadów. Powiat Emsland. Cielski, zielony, spokojny. 80 lat temu stanowił jeden z najuboższych regionów Niemiec. Wiosną 1933 roku rozpoczęto tu budowę obozów koncentracyjnych. Tutaj także wykuwano procedury, które później obowiązywały we wszystkich hitlerowskich obozach. Więźniowie wykonywali prace przymusowe. W tym konkretnym wypadku musieli osuszać i uprawiać rozlewiska. Johanna Essera, komunistę i działacza związkowego, podobnie jak wielu innych, aresztowano i bez procesu wysłano do obozu na czas nieokreślony. Pracowali w strasznych warunkach, w niemiłosiernym skwarze, od rana do nocy, niemal bez jedzenia i picia. Nic dziwnego, że tylu chorowało. Oczywiście, że ludzie umierali. To coś, z czym każdy musiał się liczyć. Dziś ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak to wyglądało. A choć to już przeszłość, na samą myśl ogarnia mnie przygnębienie. W obozach w Emsland więźniowie pracowali w nieludzkich warunkach. Pokazuje to przykład Johanna Essera. Wychowany w sierocińcu został tkaczem, związkowcem, komunistą, agitatorem i poetą. Był samoukiem. Całą wiedzę zdobył samodzielnie. Dość wcześnie ujawnił się jego talent pisarski. W obozie Birgermoor Johann Esser wraz z innym więźniem napisał pieśń żołnierzy torfowiska. Hymn robotników przymusowych z Emsland podchwyciły ruchy oporu na całym świecie. W następnych latach Johanna Essera jeszcze wielokrotnie wysyłano do obozów koncentracyjnych. Tymczasem większość Niemców popierała Hitlera. Dyktator roztaczał przed nimi ambitne wizje. W 1940 roku Rzesza będzie gotowa do wojny, a wtedy zdobędzie nową Lebensraum, przestrzeń życiową na wschodzie. Co dzień z fabryk zbrojeniowych wyjeżdża dziesiątki czołgów. Niemieccy robotnicy przymusowi nie mogli zaspokoić zapotrzebowania fabryk. Trzeba było sprowadzić obcokrajowców. Gastarbeitnehmer, goście pracownicy, przyjeżdżali głównie z Włoch, jeszcze dobrowolnie. W latach 30. w państwach sympatyzujących z Hitlerem zamieszczano ogłoszenia o pracy. W ten sposób do fabryki Volkswagena w Wolfsburgu trafiło sporo Włochów. Przyjeżdżali też Bułgarzy i Czechosłowacy, ale jako robotnicy kontraktowi, nie przymusowi. Vertragsarbeiter und keine Zwangsarbeiter im klassischen Sinne.
W 1936 roku Niemcy zapowiedziały, że w ciągu 4 lat będą gotowe do wojny, a ich gospodarka stanie się autonomiczna, niezależna od importu. Aby osiągnąć ten cel, każdy, kto był zdolny do pracy, został zmobilizowany. Prawie każdy. Wobec Żydów naziści mieli inne plany. Pierwsze działania podjęte już w 1933 roku szybko przybrały radykalną formę. Niemcy, uwolnijcie się od żydowskiej tyranii. Reżim chciał przede wszystkim usunąć Żydów poza nawias. Odebrać im rolę, którą odgrywali w niemieckim społeczeństwie, zwłaszcza w gospodarce i oświacie. Pozbyć się ich. W listopadowych pogromach 1938 roku w Niemczech i Austrii zamordowano setki Żydów. Zniszczono tysiące synagog, sklepów, domów i cmentarzy. Większość niemieckich Żydów już wcześniej straciła pracę i dochody. W grudniu 1938 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy Friedrich Sirup wpadł na pomysł, by wykorzystać do pracy przymusowej Żydów, którzy pod rządami narodowych socjalistów systematycznie tracili pracę. Naziści przedstawiali ich jako aspołecznych darmozjadów, którzy wreszcie powinni zrobić coś pożytecznego. Die lasten uns auf der Tasche und endlich lernen die mal nutzbringende Arbeit zu verrichten. W III Rzeszy początkowo do pracy przymusowej kierowano więźniów politycznych, zwykłych przestępców, Żydów, Romów oraz tak zwane jednostki aspołeczne. Niemal wszyscy pochodzili z Niemiec i Austrii. W przytłaczającej większości byli to mężczyźni. W moim odczuciu za uchylających się od pracy na rzecz Rzeszy uważano przede wszystkim mężczyzn i to oni stanowili przedmiot ataków. Wiosną 1938 roku Gestapo aresztowało kilka tysięcy tak zwanych aspołecznych, a Kripo 10 tysięcy. Celem tych kampanii byli głównie mężczyźni. W 1938 roku utworzono Organisation Todt. Na jej czele stanął Fritz Todt. Grupa odpowiadała za budowę obiektów wojskowych, przede wszystkim bunkrów. Później, pod kierownictwem Alberta Speera, organizacja wykorzystywała ponad 1 000 000 pracowników przymusowych. Przed wybuchem wojny jednak gro pracowników stanowili Niemcy. To jeszcze nie była praca przymusowa. Todt sięgnęła po nią dopiero w czasie wojny, wykorzystując robotników przymusowych na terytoriach okupowanych, a od połowy wojny także na terenie Rzeszy. Sześć i pół roku po dojściu do władzy Hitler rozpętał wojnę. Jej cel? Zdobyć ziemię, surowce oraz podporządkować sobie narody. Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od 5:45 odpowiadamy ogniem. Pierwszego września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając wojnę. Nazistowski system pracy przymusowej wszedł na wyższy poziom. Najpierw wkraczał Wehrmacht, następnie zakładano urzędy pracy, które dokonywały spisu ludności i oceny, kto nadaje się do pracy. Ten, kto się nie zapisał w urzędzie, nie otrzymywał jedzenia. Rozpoczęło się zniewalanie Polaków. Fabryki były zamykane lub przejmowane przez Niemców. Ludność cywilną zmuszano do pracy na rzecz zwycięzcy.
Większość z 400 tysięcy żołnierzy wziętych do niewoli wywieziono do Niemiec. Zapisy konwencji genewskiej chroniły prawa żołnierzy wziętych do niewoli. Określono w niej, jakie warunki i wyposażenie powinny znaleźć się w obozie jenieckim. Konwencja gwarantowała też dostęp do pożywienia, ubrania, leków i urządzeń sanitarnych. Jeńcy co miesiąc mieli być badani przez lekarza. Nie mogli być też zatrudniani w zakładach zbrojeniowych. Te obwarowania jednak nie dotyczyły cywilów. Polskich żołnierzy wysyłano do obozów jenieckich w Rzeszy. Tam jednak dość szybko nadawano im status cywilów. Część kierowano do pracy. W tym momencie definitywnie stawali się robotnikami przymusowymi. Hans Frank jako adwokat reprezentował Hitlera w ponad 40 procesach. Teraz został mianowany generalnym gubernatorem na okupowanych ziemiach polskich. Na swoją rezydencję wybrał Kraków i Wawel, ale większość czasu spędzał w pałacu w Krzeszowicach. Tam usługiwała mu armia służących. Ojciec uwielbiał tu wypoczywać. Nie wiem, jak się dowiedział o tym pięknym pałacu, jak go nazywaliśmy. Nie był opuszczony. Ojciec zarekwirował go, wyrzucając stąd hrabiego Potockiego. Często tu przyjeżdżał. Pałac jest blisko Krakowa, może pół godziny od centrum. Ojciec lubił tu wypoczywać. Wyrzuty sumienia zagłuszał grą na fortepianie. Hans Frank i jego żona Brigitte mieli pięcioro dzieci. Niklas urodził się w marcu 1939 roku. Przyjechał do Berlina, do naszej rezydencji, uklęknął przed matką i powiedział: Brigitte, zostaniesz królową Polski. Matce bardzo się to spodobało. Adwokat Hitlera stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w Rzeszy. W Polsce zyskał niechlubne miano rzeźnika. Miał na sumieniu setki tysięcy istnień, zakładanie gett oraz deportację robotników przymusowych. Był wykształcony. Doskonale zdawał sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za niezliczone, niewyobrażalne zbrodnie. Jak można żyć z taką świadomością? Przyjeżdżać tu, doskonale się bawić, podejmować gości, grać na fortepianie, czytać książki. Tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Niemieccy okupanci metodycznie grabili kraj, a w Polakach widzieli jedynie prymitywny naród robotników. Hans Frank jako generalny gubernator wraz ze stworzoną przez siebie administracją dokonywał grabieży na gigantyczną skalę. Ograbiano Żydów i Polaków. Na wsi nakładano daniny na rolników. W miastach usuwano Polaków ze stanowisk kierowniczych. To wszystko polityka Franka. Hans Frank nałożył też na Polaków obowiązek pracy. Każdy pomiędzy 14 a 70 rokiem życia musiał pracować na rzecz Niemiec. W Polsce lub na terytorium Rzeszy. Bolesław Zajączkowski miał 16 lat, kiedy hitlerowcy zajęli jego rodzinne miasto. Przede wszystkim jestem Polakiem. Mieszkam w mieście Łodzi, tak się moje miasto nazywa. Tutaj spędziłem cząstkę mojego życia, tą większą część mojego życia. 9 września już Niemcy byli w Łodzi. Za wojskiem niemieckim, za Wehrmachtem, pojawiły się natychmiast urzędy niemieckie, administracja cała.
tak sprawnie było zorganizowane to przez Niemców. Początkowo Niemcy prowadzili kampanię reklamową, zachęcając ochotników do pracy w Rzeszy. Kiedy akcja nie przyniosła rezultatów, SS i Wehrmacht zaczęły organizować łapanki. I według tych list, po paru dniach już, Niemcy chodzili po mieszkaniach, żandarmeria, policja niemiecka, i zabierali nas po prostu. Tak jak siedzę w tej chwili, byłem w takim sweterku, samej koszuli, przy kolacji, przyszli, zabrali na dół. Myślę, że to przychodziło nagle. Spadało nieoczekiwanie jak grom. Dlatego w wypadku robotników przymusowych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, moment zatrzymania, deportacji oraz przybycia na miejsce trwale wyrył się w pamięci. Zaczęły się wywózki do Niemiec. Na ogół młodych osób, w tym wielu kobiet. Na przełomie 1939 i 1940 roku w urzędach pracy na terytorium Polski kładziono nacisk na pozyskiwanie mężczyzn i kobiet do pracy w rolnictwie. W listopadzie 1939 roku Göring jasno powiedział, że należy rekrutować polskie dziewczęta, polnische Mädchen, do pracy na niemieckich farmach. Przed wojną Polacy byli zatrudniani przez niemieckich gospodarzy jako pracownicy sezonowi. Teraz stali się robotnikami przymusowymi, pozbawionymi praw i wynagrodzenia. Tę naukę Niemcy wyciągnęły z I wojny światowej. Cokolwiek by się działo, choćby się paliło, waliło, Rzesza musi zapewnić swoim obywatelom żywność. Dlatego nie tylko plądrowała podbite terytoria, ale także ściągała do siebie robotników przymusowych. Okupierten Gebieten verschleppten Zwangsarbeitskräfte nach Deutschland. Bolesław Zajączkowski z Łodzi doświadczył na sobie skutków tej polityki. Trafił do Zagłębia Rury, gdzie pracował w kopalni. Cholernie ciężka robota. Takie szufle, krótkie, na kolanach się klęczało. Pokłady były 80 cm, niskie też. Tak też było urobiska, 1,20 m. No więc praca na kolanach ciężka, gorąco, woda gorąco ściekało, kopalnia gazowa bardzo gorąca. A jak wagonik by wyskoczył z szyn, to dostawałem po głowie. Ja był dobry Niemiec, to tam lekko uderzył albo powiedział: ty głupi Polaku, do dumy pole. Ale jak był paskudny, to bił. Niemcy, którym mówiono, że są rasą panów, nagle otrzymali władzę nad armią obcokrajowców, robotników przeznaczonych do najcięższych prac. Spora część zaczęła się zachowywać jak prawdziwi panowie, właściciele niewolników. Latem 1940 roku w Niemczech pracowało 700 tysięcy Polaków. 80 lat później historia dwóch polskich braci połączyła tę trójkę. Sławomira Parkitę, prawnuka jednego z braci, kulturoznawcę Andreasa Bialasa oraz Hilariusa Häuslera, niemieckiego robotnika, który badając losy dwóch robotników przymusowych, trafił na zdjęcie Stefana i Stanisława Dudów. Bracia pracowali w tartaku w miejscowości Ociesenki pod Kielcami. Pewnego dnia do wsi wkroczyli Niemcy. W chwili nastąpiła łapanka. Okolice dworca zostały otoczone przez 4 ciężarówki. Podjechało gestapo, wojsko niemieckie i zaczęli łapać wszystkich, którzy wracali, Polaków. No, wiedzieli, że wracają o tej porze do pracy. Byli to młodzi, zdrowi ludzie. Pewnie byli tacy
potrzebni. Nastąpiła łapanka. Stefan i Stanisław trafili do bawarskiej gminy Kreiburg am Inn. Tamtejsi farmerzy potrzebowali rąk do pracy. Stefana wysłano na farmę w Ederhofie, jego brata Stanisława zaś do gospodarstwa w Nemerhofie. Poszczęściło im się. Obaj znaleźli się w tej samej gminie, a gospodarze traktowali ich tak samo jak niemieckich pracowników. Bracia flirtowali, nawiązywali przyjaźnie. Stefan Duda zakochał się w córce gospodarza, Annie Meyerhofer. Według szefa SS Heinricha Himmlera miłość między przedstawicielami niemieckich panów i słowiańskich podludzi była zakazana. Na mocy tzw. polskich dekretów z marca 1940 roku polscy robotnicy przymusowi musieli nosić naszywkę z literą P. Otrzymywali niższe wynagrodzenie i pożywienie gorszej jakości. Nie mogli opuszczać po zmierzchu miejsca zakwaterowania, posiadać kosztowności, ani korzystać z barów, restauracji i komunikacji publicznej. Wprowadzono też zakaz kontaktowania się z Niemcami. Za łamanie tych przepisów groziła surowa kara. Chodziło o to, by Niemcy i robotnicy przymusowi nie nawiązywali przyjaźni. Nie wiadomo, kto doniósł władzom o miłości między tamtą dwójką. Myślę, że niebagatelną rolę w tej historii odegrała zazdrość i obawa. Rodzice bali się, czy ich dzieci nie zakochają się w obcych. Miejscowym działaczom nazistowskim zaś nadarzyła się wymarzona okazja, by zrobić z tej sprawy przykład, który odstraszy innych. Miłość spadała na młodych i nawet surowe kary nie mogły tego powstrzymać. Czasem uczucie dało się ukryć, czasem jednak zakochani płacili niezwykle wysoką cenę. To była osobista obsesja Himmlera, ale w samym społeczeństwie istniała silna obawa przed skażeniem rasowym. W obcokrajowcach widziano drapieżników, którzy tylko czyhają, by zapłodnić Niemki, dokonać swoistego gwałtu na narodzie. Kobiety postrzegano jako strażniczki i gwarancje aryjskości. Niemki stanowiły uosobienie germańskiej rasy niemieckiej krwi. Jeśli dobrowolnie oddały się nie Niemcowi, dopuszczały się hańby i musiały ponieść karę. Kobiety winne Rassenschande, pohańbienia rasy, były wystawiane na publiczne upokorzenie. Na ogół trafiały do obozów koncentracyjnych. Sytuacja wyglądała inaczej, kiedy to Niemiec romansował ze Słowianką. Kara była znacznie łagodniejsza. Nie słyszałem, by jakiś Niemiec trafił do obozu koncentracyjnego, bo uprawiał seks z kobietą z Europy Wschodniej albo został o to oskarżony. Ostatecznie Niemkę Annę Meyerhofer wysłano do Ravensbrück. Jej kochanek Stefan Duda zaś spędził 8 miesięcy w więzieniu. W ratuszu w Kreiburgu do dziś można zobaczyć celę, w której przetrzymywano jego i innych Polaków. Rozlewiska w Emsland. Niemiecki komunista i poeta Johann Esser został wypuszczony z obozu Bürgermoor,
ale więźniowie wciąż śpiewali jego pieśń. Do 1940 roku Johann większość czasu spędził w niewoli. Stracił pracę. On i jego rodzina radzili sobie z wielkim trudem. Jego poezja zaczęła się zmieniać. W utworach z lat 1940-42 widać, że zaakceptował władzę. To był niezwykle traumatyczny okres dla wszystkich. Po latach prześladowań i więzienia dziadek po prostu już nie miał siły, by walczyć z reżimem. Weiter gegen die Nazis zu kämpfen, weil eben auch total oft inhaftiert war, drangsaliert war. War zu dem Zeitpunkt ja auch nicht. Poza tym był już starszy. Dobrze po 40. Myślę, że starał się przede wszystkim chronić rodzinę. W pewnym momencie zatracił poczucie przynależności. Z pewnością nie był nazistą, ale nie był już także komunistą. Stracił poparcie towarzyszy. Wyrzekł się tego, w co niegdyś wierzył, bo widział, że jego dzieci chodzą głodne, bo sam nie miał już sił. Musiał sobą gardzić. Naziści złamali Johannowi Esserowi kręgosłup. Jego żonie zaś życie. Tamta sytuacja doprowadziła moją babkę do paranoi. Lekarze rozpoznali u niej schizofrenię. Niegdyś pełna energii i wigoru, przestała sobie radzić z codziennym życiem, opieką nad dziećmi. Najpierw trafiła do szpitala w Grafenbergu, potem, jak się okazało, jeszcze do dwóch innych klinik. W ostatniej zmarła, co najsmutniejsze, na tydzień przed wyzwoleniem. Johann Esser przeżył nazistowski terror i pracę przymusową. Po wojnie powtórnie się ożenił, znów działał jako związkowiec i pisał wiersze. Wiosną 1940 roku, choć połowa Europy stała w płomieniach, a Hitler zajmował kolejne państwa, Norwegię, Danię, Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję, Niemcy właściwie nie odczuwali, że trwa wojna. Z zachodniej i północnej Europy do Rzeszy przywożono tysiące jeńców wojennych i cywilów. Pracowali w przemyśle i rolnictwie, ale niemieccy panowie traktowali ich inaczej niż Polaków. Dzięki okupacji Francji, Belgii i Holandii Niemcy zyskali nowe źródła robotników przymusowych. Pamiętajmy jednak, że narodowi socjaliści zbudowali system oparty na podziale rasowym. Obywateli Europy Zachodniej traktowano zupełnie inaczej niż słowiańską ludność Polski, uważaną za podludzi. W nazistowskim systemie pracy przymusowej obowiązywała hierarchia. Cywilów z Europy Zachodniej nie traktowano dobrze, ale i tak lepiej niż jeńców wojennych z tych samych państw. Lepiej też niż zwykłych przestępców. Znacznie surowiej obchodzono się z polskimi robotnikami i jeńcami wojennymi. Żadnych praw nie mieli cyganie ani więźniowie polityczni. Na samym dole drabiny znajdowali się Żydzi. Im niższy szczebel, tym bardziej nieludzkie warunki pracy. Im lepiej wykwalifikowany robotnik, tym większe szanse przeżycia. Fachowca wykonującego precyzyjne spawy nikt nie poganiałby batem. Zwłaszcza, że na ogół angażował się w swoją pracę i wykonywał ją z sercem.
Tymczasem na placu budowy strażnik albo żołnierz pilnujący robotników bez wahania sięgał po bat, zmuszając ich do pracy ponad siły, często doprowadzając do śmiertelnego wyczerpania. Gospodarka wojenna wymagała coraz większej liczby robotników. Tych zaś zapewniał Wehrmacht, dostarczając kolejnych jeńców wojennych. A ponieważ zgodnie z konwencją genewską nie wolno było ich wykorzystywać do pracy w przemyśle, setkom tysięcy żołnierzy wziętych do niewoli błyskawicznie nadawano status cywilów. Korzystało na tym wiele niemieckich firm. To były zarówno wielkie spółki, jak i niewielkie firmy rodzinne, kościoły, instytucje prywatne, branża filmowa i browarnicza. Nie było gałęzi gospodarki, która by na tym nie zyskała. Praca przymusowa przynosiła gigantyczne zyski. SS sprzedawało więźniów i internowanych, a Wehrmacht jeńców wojennych. Trafiali oni do obozów takich jak ten w Zandbostel. Równocześnie przebywało tu 670 ekip. Łącznie przez obóz przewinęło się ponad 300 tysięcy robotników przymusowych. Kolejni obywatele Rzeszy trafiali na front, trzeba było ich zastąpić. Obcokrajowców wysyłano do budowy dróg i bunkrów, utrzymywania ogrodów, pracy w rzeźniach, szpitalach, elektrowniach, uczelniach, fabrykach zbrojeniowych, hutach, a nawet w kościołach. W kraju wyrastały kolejne obozy dla robotników przymusowych, stając się zwykłym elementem krajobrazu. Na każdym kroku było widać robotników przymusowych, jeńców, więźniów obozów koncentracyjnych, Żydów, Cyganów. Powiat Kraiburg am Inn. Polski robotnik przymusowy Stefan Duda właśnie odsiedział 8-miesięczny wyrok w celi tutejszego ratusza. Jego występek? Zakochał się w córce niemieckiego farmera. 10 października 1941 roku rano SS wyprowadziło go na skraj lasu i powiesiło na oczach okolicznych mieszkańców i robotników przymusowych. To tylko jedna z setek egzekucji za pohańbienie rasowe. O tej tragedii milczano przez długie lata, aż prawie odeszła w zapomnienie. Sławomir Parkita dopiero w 2019 roku dowiedział się, co spotkało jego stryjecznego dziadka. Patrząc na tą płytę, na ten obelisk, staram się nie pamiętać tych chwil, tych zdjęć, które widziałem, które mi przedstawiono z relacji, natomiast myśleć o tym, że jest to przywrócenie godności człowieka. Człowieka, który żył tu, pracował. A w tych czasach, w których on tu żył i pracował, był też normalnym człowiekiem, posiadał godność, pewnie był też w jakiś sposób przez tych ludzi rozpoznawany, mimo tego, że był przymusowym polskim robotnikiem. Obecność nasza, która tu jest, jest ważna tak samo dla nas, dla Polaków, dla naszych rodzin, dla pokoleń następnych. Za to wszystko dziękuję. Dziękuję. Cieszymy się, że dziś tutaj jesteśmy i możemy się z Tobą modlić. Prawie 80 lat po zbrodni Polacy i Niemcy wspólnie modlą się przy jednym grobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Czucie smutku po otworzeniu i przeczytaniu całej tej historii, zapoznaniu się z tym, był to wielki smutek, który chciałem, żeby on ode mnie odszedł, żeby to może nawet nie dotyczyło mnie, że może to nie jest do końca prawda, że to członek mojej rodziny, naszej rodziny. Natomiast
Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, a za miłość ponosi się wielką cenę. Właśnie cenę śmierci. W pobliżu miejsca egzekucji znajduje się zajazd Majera, który należał do dziadków żony Hilariusa Häuslera. Losy Stefana Dudy splotły się z historią tego budynku. Stefan Duda został powieszony w naszym lesie. Na naszym parkingu odczytano dekret Himmlera, a po egzekucji nasi dziadkowie musieli ugościć hitlerowskich oficjeli. Przejmując gospodarstwo, wzięliśmy na siebie także odpowiedzialność za jego historię. W chwili śmierci Stefan Duda miał 26 lat. Jego ukochana Niemka Anna Meyerhofer wróciła z obozu koncentracyjnego. Po wojnie na zawsze opuściła wieś. Okrucieństwo i bezwzględność hitlerowskiej Rzeszy rosły. Praca przymusowa i masowe mordy szły ze sobą w parze. Także w obozach koncentracyjnych. Sachsenhausen pod Berlinem. Początkowo naziści więzili tu przeciwników politycznych, potem także Żydów, homoseksualistów, cyganów i tzw. aspołecznych. Więźniowie Sachsenhausen harowali i umierali, produkując cegły dla Alberta Speera. Na specjalnym torze testowali podeszwy nowego typu. Każdy więzień pokonywał tam dziennie 40 kilometrów z ciężkim plecakiem. Ten, kto upadał, był rozstrzeliwany. Na terytorium Rzeszy, ale również na ziemiach okupowanych, praca przymusowa stanowiła koło zamachowe nazistowskiej gospodarki. Krzeszowice pod Krakowem. Mieszkańcy miasta musieli pracować dla Niemców, byli szykanowani, mordowani, wywożeni. Niklas Frank, syn generalnego gubernatora, spędził tu pierwsze lata życia. Oczywiście, choć byliśmy dziećmi, my też odczuwaliśmy ogólną atmosferę. Żyliśmy w morzu krwi. Niklas Frank miał czworo rodzeństwa. Jego matka uważała się za królową. Ojciec był mordercą pozbawionym serca. To on postanowił, że polscy Żydzi będą szczególnie cierpieć. Przejeżdżaliśmy przez krakowskie getto. Wyglądając przez okno samochodu, widziałem morze smutnych twarzy. To wspomnienie we mnie zostało. Przy samochodzie stał chłopiec, co najmniej o kilka lat starszy, wyższy ode mnie. Pokazałem mu język, a on odwrócił się i poszedł. Byłem z siebie dumny. Bezkarnie pokazałem język starszemu, silniejszemu dziecku. Roześmiałem się triumfalnie. Cóż, takie są dzieci. Chciałbym podkreślić, że nie miałem pojęcia, co naprawdę się dzieje, ale czuliśmy podskórnie, że coś tu nie gra. To było pewne. Po zajęciu Polski hitlerowcy zaczęli tworzyć getta. W 1941 roku zaś przeszli do realizacji swojego planu zagłady. Już wcześniej Żydów prześladowano. W gettach panował głód, nędza i choroby zakaźne. Jedynie praca dawała nadzieję na przeżycie. Praca przymusowa w generalnym gubernatorstwie stanowiła dla Żydów miecz obosieczny. Jeśli pracowałeś, dostawałeś pożywienie.
To była kwestia życia i śmierci. Równocześnie jednak praca przymusowa odbywała się w takich warunkach, że każdy Żyd starał się jej uniknąć. Straszny, tragiczny wybór. Na tym polegała iluzja wybawienia przez pracę. To był krzyk rozpaczy. Pozwólcie nam żyć, jesteśmy wzorowymi pracownikami. Szyjemy piękne mundury dla Wehrmachtu. Produkujemy cudowne granaty. Pozwólcie nam żyć, a będziemy dla was pracować. Raz matka wysiadła, wołając: nikt nie szyje lepszych gorsetów niż Żydzi z getta. Jak w ogóle mogła tak powiedzieć? To mój ojciec na dworcu w Krakowie. Wręcza zegarek mężczyźnie, milionowemu robotnikowi przymusowemu wysyłanemu do Rzeszy. Ledwo wsiadł do pociągu, jakiś SS-man ukradł mu zegarek. Skądinąd ten młody mężczyzna okazał się bardzo odważny, bo gdzieś na trasie wyskoczył z pociągu. Gdyby go zauważyli, zastrzeliliby go, ale on przeżył i opowiedział, jak dostał zegarek od Hansa Franka, a zaraz potem go stracił. Niemcy, wiosna 1941 roku. Hitler wreszcie mógł rozpocząć wojnę, o której marzył od lat. Wojnę ze Związkiem Radzieckim, wojnę z bolszewizmem. Kolejni Niemcy wyruszali na front. W pracy zastępowali ich obcokrajowcy, w większości przymuszeni do tego. We wrześniu 1941 roku 3,5 miliona robotników utrzymywało w ruchu wojenną machinę Rzeszy, ale system pracy przymusowej jeszcze nie osiągnął zenitu. Nie tylko Wehrmacht i SS zakładały obozy. Dołączyły do nich niemieckie firmy, które budowały dla swoich robotników przymusowych baraki, a do pilnowania ośrodków najmowały strażników. Aby utrzymać dyscyplinę i nie dopuścić do zamieszek, każdy aspekt życia robotników był ściśle kontrolowany i regulowany przepisami. Pałac w Krzeszowicach. Przed wojną rezydencja stanowiła własność rodziny Potockich. W 1939 roku została zajęta przez Hansa Franka. Dziś wróciła do pierwszych właścicieli. Krzeszowice leżą 30 km od Krakowa. Tutaj syn rzeźnika Polski spotkał się z wnukiem hrabiego Potockiego. Dla dziadka to był dom dziecinny, tam się urodził. Pan ma podobne wspomnienia, choć okoliczności były zupełnie inne. Tak, to była nasza weekendowa rezydencja. Jak pan ocenia mojego ojca? Szczerze, to był potwór. O pańskim ojcu pierwszy raz usłyszałem, kiedy mieszkałem w Stanach. Nie znałem jeszcze jego związku z historią Krzeszowic i naszej rodziny. Widziałem tylko, co robił w generalnym gubernatorstwie. Podpisywał dekrety, choć nie musiał. Mógł się wycofać. Podjął świadomą decyzję. Dlatego został zapamiętany jako najgorszy człowiek w historii. Ma pan rację. A potem, kiedy opuścił Kraków i Krzeszowice, wrócił do Bawarii i siedział tam w gabinecie, czekając, aż zostanie aresztowany. Przypuszczam, że był w szoku.
Wszystko stracił, nie był już królem Polski, nie zrobił nic. Sądzi pan, że to była próba odpokutowania za swoje grzechy? Nie. Pamiętamy, co powiedział mojej matce i swojemu adwokatowi. Nigdy nie byłem przestępcą. Do końca się tego trzymał. ...22 czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Skala zbrodni osiągnęła kolejny, jeszcze wyższy pułap. Podobnie jak praca przymusowa. Napaść na Związek Radziecki stanowiła punkt zwrotny. Wówczas zniknęły wszelkie hamulce, także ideologiczne. To moment, gdy wyzysk rozpoczął się na masową skalę, zwłaszcza Rosjan jako przymusowych robotników III Rzeszy. Miliony mężczyzn, kobiet, dzieci deportowano z domów. Dzięki tym niewolnikom i ich pracy Niemcy mogły kontynuować wojnę i realizować utopijne marzenie o zwycięstwie rasy panów. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Paweł Straszewski.